Jak pan myśli, jakie są najważniejsze, najpopularniejsze postacie w Polsce, które popularyzują i głoszą wolny rynek, wolność gospodarczą? Pierwsza postać, która mi przychodzi do głowy, no to Janusz Korwin-Mikke, o którym tutaj mówiłem mocno krytycznie, no ale... To mamy, jedna osoba. Ale idziemy dalej. Prawda, tak. Myślę, że są tacy ludzie, którzy pozostają trochę w cieniu, a robią bardzo dobrą robotę, taką jak mój znajomy Tomek Agencki. Niektórzy pewnie z widzów go kojarzą. Również mój znajomy, wspaniały człowiek, ale no nie ta skala, co Janusz Korwin-Mikke. A widzi pan, nie ta skala, tak, ale ja jednak bym go tutaj wymienił, dlatego że praca Tomka, chociaż może taka właśnie mocno gdzieś tam na drugim, na trzecim planie, jest o tyle ważna, że on naprawdę zrobił kilka bardzo dobrych projektów. W tej chwili realizuje, może już kończy nawet, mam nadzieję, film o Karlu Mengerze. Chyba trzeba jemu też oddać tutaj honor. Chyba należałoby do tej grupy zaliczyć też profesora Leszka Balcerowicza. I ja bym jeszcze sięgnął po jedną postać już nieżyjącą, a dla mnie też bardzo ważną, czyli po Stefana Kisielewskiego.